Witajcie w kolejnym raporcie. Tak jak obiecywałem, pierwszy raz na kanale pojawi się dzisiaj Rebelia. I także dzisiaj zamiast taty będziemy grać sobie tutaj z Pawłem. Paweł jest właścicielem sklepu Wargamer Lublin. Także tutaj generalnie dzisiaj odbędzie się nasza gra, także nie nagrywane gry odbywają się tutaj. Jeśli ktoś jest właśnie z okolic Lublina, bądź też z samego Lublina, czy też nawet i z Warszawy chciałby po prostu, powiedzmy, przyjechać, to tutaj umawiamy się na takiej naszej grupie, do której będzie link w opisie, lubelskiej, na jakieś gry. 800 czy też 500 punktów, na 1600 się jeszcze nie zdarzyło. I też jest planowany taki dzień z Legionem, jeszcze daty nie ustaliliśmy. Gdzieś tam też może jakiś materiał z tego zamieszczę, to jeszcze zobaczymy. No i dzisiaj przygotowaliśmy sobie następujące listy. U Republiki jest wydane 799 punktów i mamy Kapitana Rexa z agresywną taktyką i Recon Intelem. Mamy Padme z pistoletem. Jedynki z piersowym żołnierzem. Dwa razy klony dwójki z ZSX-em, offensive pushem i targeting scope'em. Chyba moja aktualnie najbardziej ulubiona kombinacja. Mamy dwa razy arki, jedne będą z Echo i Targeting Scope'em, drugie będą z Fivesem, HQ Uplinkiem, Targeting Scope'em i jeszcze dodatkowo z jetpackami na potestowanie. No i z tych nowych jednostek jeszcze pojawia się AT-RT z miniganem, czyli chyba najlepszą rzeczą na 800 punktów jak na razie. No i przejdziemy na stronę Rebelii. Tak, jeśli chodzi o Rebelię, ja wystawiam Tantany z Offensive Pushem, Laser Cannon, Overage Generator, dwa oddziały Wookiee Warriorów z Reconitelami i Bowcasterami, weteranów z dodatkowym weteranem i Heavikiem, dwa oddziały rebelianckich Trooperów z ZSX-ami i z dodatkowymi rebeliantami i oddział Fleet Trooperów z Heavikiem i Reconitelem plus Leia Organa z Commanding Presence. Tak, no i tu jest równo 800 punktów wydane. Także tak się będzie prezentowała strona Rebelii. I jeszcze możesz powiedzieć, ile masz aktywacji? 9 aktywacji. U mnie jest 8, także jedna mniej. Także wybierzemy rozkazy i do Was wracamy. No także przechodzimy do banowania. Ja jestem blue playerem, więc będę jako pierwszy banował. I jako pierwszy zbanuję sobie sabotowanie tych farm wilgoci. Okej, okay. Ja zbanuję payloada w takim razie. Okej, czyli już wiadomo, że będziemy grać Recover the Supplies. No i myślę, że mogę zbanować jeszcze Warwary. A u mnie będzie ban tego rozstawienia. Dobra, także zagramy sobie dzisiaj Recover the Supplies, Clear Conditions i Advanced Positions. Także wszystkie jednostki będą mogły robić scouta, nawet ta jednostka, która ma stationery na tury rozstawiania, je straci. Także nie wspomniałem, że testujemy dalej nowe mikrofony, także mamy nadzieję, że dźwięk będzie trochę lepszy. No i po rozstawieniu do Was wrócimy. No to jesteśmy po rozstawieniu, po wszystkich scoutach. Tutaj Rex wyciągnął zielonych i czerwonych. Ja sobie zagrałem na tej części stołu, tak zdecydowałem, jako że jestem blue playerem. Padmę tutaj generalnie delikatnie za arkami. Arki i jedynki wystawione pod budynkiem i AT-RT wyszło sobie tamtą stroną, też jakiś tam lekki cover może łapać. Bo tutaj generalnie ustaliliśmy, że budynki to jest heavy cover, roślinki, jakieś takie beczki, takie mniejsze, to są to jest light cover też, natomiast już takie, które zasłaniają całą podstawkę, jak na przykład powiedzmy ta, czy też tamta, no to jest heavy cover. No i tutaj po stronie Rebelii mamy tak Fleet Troopersów, którzy sobie wyszli tutaj pod cover. Mamy Tauntany też dosyć agresywnie wystawione. Łuki Warriorów, którzy tutaj możliwe, że będą pędzili, żeby przenieść skrzynkę, zobaczymy. No i tutaj jeszcze właśnie podstawowa piechota wystawiona tutaj. Działko, które też jest ustawione właśnie na tą środkową skrzynkę. Łuki Warriorzy jedni pewnie dla zabezpieczenia. No i tutaj jeszcze ukryci jedni za budynkiem. Jeden oddział właśnie tych. To są Rebel Trooperzy. No i Leia też z tyłu ustawiona. Także możemy zaczynać pierwszą turę. Wybierzemy rozkazy i do Was wrócimy. No to mamy pierwszą turę. Dwójeczka. Mamy dwie dwójeczki, czyli ja będę rzucał kością, bo jestem blue playerem. Tak, jest. Dobra, no to rzucamy tutaj czerwoną kością. Kto będzie zaczynał? Ja jestem na tarczach. I ty będziesz zaczynał, ty masz inicjatywę. Okej.
Także pierwszy rozdajesz rozkazy. U mnie dwa rozkazy. Pierwszy rozkaz dostaną tamtany, bo Leia ma rozszerzony zasięg dowodzenia na czterech, żeby tamtana mogła wydać rozkaz. A drugi rozkaz dostaną Wookiee Warriorzy. I to jest karta No Time for Sorrows, więc każdy, kto dostaje teraz od niej rozkaz, robi ruch na jedynkę. Wow, ale to jest dobre. To jest jak ta. Trochę jak sobie. Trójka AT tego R2D2 i trochę jak dwójka Padme. Tak. Tamtany lecą sobie. Opa. Jedyneczkę. No, widzę, że też pokazuje, że to się kąpi z tym. Z trójki Wardem, tak. Dostają dodżem. No to strasznie. Wydaje się teraz być jeszcze bardziej wytrzymałe niż stapy. No i to nie. Dobrze. No i to dostaje za co tam. Też za ruchy. A, dobra, to no to u mnie jest Take That Clankers, czyli standardowa druga tura dla Republiki. I teraz u mnie rozkazy będą tak, następujące. Wydamy rozkaz na pewno zielonym. I z agresywnej taktyki tutaj poleci Search. Wydamy rozkaz czerwonym i tutaj też z agresywnej taktyki poleci Search. No i Fives tapnie sobie Age'ko Aplinka. Tutaj jeszcze jakiś żeton bym sobie wziął, żeby zaznaczyć. O, to sobie zaraz porozkładam. Także ten Fives tapuje Age'ko Aplinka, żeby sobie wydać rozkaz i z koordynacji wyda rozkaz na drugie arki. To będzie z drugiej strony stołu, z tej przy tych budynkach. Jeszcze czerwonie oczywiście dostaje z agresywnej Serge'a. I tutaj te Special Forces mają również po Sergiu z agresywnej taktyki od Rexa. No i oni też AIM mają, bo zaczynali ze scoutami, także odpalił się im ich Tactical One. No i dobrze, no to ty będziesz zaczynał, bo tak. Zacznę od tamtanów. No to tamtanów. Zobaczymy, jak tamtany będą tak, tego. Pierwsza akcja to będzie ruch. Tylko siły. Tak, zrobimy sobie ruch. Ruch w sumie. Tu jest trójeczka, więc tu mi trójeczka w sumie wystarczy. Hop. Trochę mniej. Ustawię się tak, żebym tu mógł wejść ramem. Po ruchu dostanę dodge'a i z offensive pusha weźmiemy na nich aima. Tak. I kolejny zrobimy sobie szarżę, czy w zasadzie ruch na trójeczkę. W arki. Dorzucimy kolejnego dodża za ruch. Już na trzech dodżach są. Czterech. Czterech już nawet, o Boże. Cztery dodże. No tak. I z ramem. I musisz dostawić swoich pozostałych arków. Czyli w sumie ja ci dostałem, nie wiem jak to w sumie jest. Ja będę dostawał. Tak. I każdy z tamtanów ma po dwie czarne, jedną białą kostkę. I każdy ma ram jeden. Hop. No to z Aima sobie przerzucę dwa blanki. Nawet, i mogę zamienić... Mogę się na krytyki tak, zamienić, więc... W sumie tak, no, tak, bez znaczenia, to... nic nie zmienił, wszystko weszło, po prostu sześć trafień. Zastanawiam się teraz w sumie, zamiast ram 1, czyli on zmienia jeden na podstawkę, tak? Czyli maksymalnie dwie kości w stanie zmienić. Tak, no bo to jest broń, więc tak mi się wydaje. Tak, czyli działa, można dwie, czyli akurat i te dwie, co były na blankach, to można było zmienić. No, dobra, czyli ile mamy trafień? Sześć trafień, dobra, no to sześć czerwonych kości. Na nich mam Serge'a z agresywnej taktyki, jedynka będzie na pewno do czerwonych, jedynka będzie do drugich arków, także mam dużo Serge'u do obrony, zobaczymy co się uda wybronić, ile arków spadnie. Po jednej nie mają, czy po dwa? Po jednej. A po jednej. Tak, tylko Fives będzie na dwie. Okej. No i dwa Serge'u są, że jest sześć wybronionych, także tutaj dobrze wyszło. A jeszcze pytanie jest moje takie, czy Creature Trooperzy związują walką? Chyba tak. Teraz to sprawdzę. Dobra, jeszcze. No to doczytamy i za chwilę jeszcze wrócimy. No już wszystko mamy doczytane, także Creature Trooper jak najbardziej związują walką wręcz. No i teraz będzie moja aktywacja. I teraz teoretycznie mógłbym aktywować arki, żeby odejść od walki, ale tutaj jest jeszcze jeden przykry priorytet, mianowicie Wookiee Warriorzy, którzy powoli dochodzą pod skrzyneczkę. Natomiast myślę, że może jeszcze na to może być jeszcze na to czas. O, przetasowałbyś żetony, bo ja widziałem pisał. Dzięki. Jak chcesz, możesz moje przełożyć czy coś tam. Nie, spoko. Swoje gdzieś tam. Dobra, no to ja myślę, że zaktywuję arki. I te arki miarką jeden zrobią po prostu tak, disengage'a, znaczy weird draw'a, bo disengage to jest generalnie keyword. Także tak, bo to nie uaktywnia im tacticala, jak robią tego weird draw'a, także nie dostaną aima za ten ruch. Dobrze, troopersi. Aktywujemy sobie Fleet Troopersów.
tutaj. Trochę ich podsuniemy, żeby mogli sobie tutaj postrzelać do arków. Jak ich dobrze wystawisz, to będziesz miał bezcoverowo, bo tutaj na razie to masz na heavy. Musiałbym tego szefa postawić po prostu tu, żeby on widział w trzech. Tak, wtedy trzech będzie widział. No, a reszta może sobie stać tutaj no, za... bo tam już nie przeszkadza podstawka, jak mierzyć od środka. No, nie tak. Widzi... Tak, na pewno większość działu będę widział bez... Tak, czterech. Wydaje mi się, widzisz wszystkich generalnie, z tak jak patrzę. I o, tak, 10 białych łącznie. 2, 4, 6, 8, 9. Jedną białą będę musiał dorzucić. I po prostu strzelam. Hop. I dorzucę od razu. Jedna spadła, jedną dorzucę. Blanki zdejmujemy. Serżują? Oczywiście, na trafienia. Czyli mamy znowu 6 trafień. Tak. No to teraz już trochę arków pewnie spadnie, bo już mam tylko 2 serge do obrony, także jest trochę mniej. Pierce 1 jeszcze. Tak, a czyli jeszcze będzie jedna dodatkowa kość. Czyli tutaj serge'uje i jedna dodatkowa kość za Imprevious. I no, jest obroniona, czyli było tak, czyli jedną zamykasz. Tak, znaczy miałeś jeszcze jedną, jednego blanka, tak? Bo dorzucasz tak. W ten tu, sposób, tak, ja ci jedna zamieniam, była więc... zamknięta. Czyli mamy 6, tak, 4 wybroniłeś, tak, 4 czyli wybronione, czyli tak, czyli dwóch sobie zginie. Dobra. I supresyw na nich dojdzie. Tak jest. No to tutaj ładnie tego Fleet Troopersi sobie postrzelali, 2 zabite arki, no to jest zawsze tego dosyć sporo, nie? Bo czerwone kości plus Imprevious. No i dobrze, no to teraz będzie moja aktywacja. I teraz myślę, czy to już jest moment, w którym Republika zacznie się odgrażać rebelii, czy jeszcze nie. Myślę, że na razie jeszcze mogę pociągnąć z puli. Na spokojnie, tutaj nie musimy się spieszyć. No i mamy kory, czyli moje klony jedynki, jako jedyne, które zostały w puli. No dobrze, to myślę, że zaczniemy, zrobimy po prostu aim i strzelimy sobie tutaj w tą tany, bez żadnego coveru. Także dobrze, weźmiemy sobie, to jest 4 czarne są z oddziału i z piersowego są 2 czarne i 1 biała. W okolicy 2 serge, także 3 aimy generalnie są w razie czego. I mamy 1, 2, 3, 4, 5 trafień. Pierwszy aim, co jest na nich. Mamy 6 trafienie, ty masz aż 4 dodge. Pytanie, czy ja chcę szukać aima, bo tutaj mam dużo tak naprawdę kości, będę miał sarków, one mają precyzję z kompa, więc tutaj sobie odpuszczę. No to co, 4 z dodge. Tylko oni stracili... Tak, nie ci. Oni sobie zrobili aima, tylko nie dołożyłem przytonu. Okay. Tak, tak, tak. Czyli co, 4 dodżujesz. Zastanawiam się właśnie, czy chcę już dodżować 4. Może wydodżuję 2. Mhm. To 4 dodżujesz. Dobra. I oni serdują. Wow, czyli, no nice. Dobra, czyli jest jedna rana, jeden supresyw. Tak. Ładna tutaj bardzo obrona ze strony tamtanów. Widać, że tego zwierzaki się nie dają. A bo tam chyba pies był. Ale powoli, a tak, jeszcze był pies, czyli zwiera. Dobra, racja, dzięki za przypomnienie. No dobrze, no czyli powoli krwawią, zaczynają krwawić. Ale jeszcze długo, jeszcze daleko. Pozostaje mi nic innego jak losowanie żetonu. Mamy heavy, więc mamy... Support w sensie. To jest support, tak, support. No i jedyne co widzę tutaj w tym momencie to jest AT-RT. Tak. Więc do niego zrobimy sobie aima. I będzie strzał w AT-RT. Tak. Impact 2 jest tutaj. Impact 2 i użyjemy sobie barrage generatora, żeby dodać sobie 2 białe kostki jeszcze. No i generalnie keyword supresji, który na pojazd nie działa. No, na pojazd nie działa, ale... Ale zawsze 2 białe kości. Tak. Z aima przerzucę. Na razie jest jeden krytyk plus impact. Są 2 krytyki. 2 krytyki, impact 2, czyli 4. 4 save'y, no. Mhm. Zobaczmy jeszcze cover. Bez coveru tutaj, bo tutaj na wprost. Dobra. Czyli 4 białe kości, również serdżują obronę. Tak, jakby był cover, to by i tak tylko zwykłe trafienie usłużyło. O, no w sumie faktycznie. I mamy jedno wybronione, czyli 3 wundy na AT-RT, ale się jeszcze się nie zepsuje, więc nie jest źle. Tak, wybrakło jednego bodajże. Tak. Tak, bo od 4 się psuje. No dobrze, to ja myślę, że w takiej sytuacji jeszcze sobie pulę pociągniemy. Mamy moją Padmę. I Padmę zrobi na pewno quick thinking, żeby wziąć aima i dodge'a. Tauntany nie mają, jako że to są creature troopery, to nie mają za supresiva coveru. Natomiast Padmę i tak ma sharpshooter 2, także, także i tak by nie miały. I tutaj, co jeszcze tutaj mamy? No mamy Nimbla, mamy serczowanie na trafienia i teoretycznie mógłbym fire supportować od czerwonych na przykład. I czy teraz, czy to jest dobry pomysł, bo będę potrzebował się ruszać, ale teoretycznie mogę ich podsuwać troszkę później. No dobrze, zróbmy fire support od
od czerwonych i spróbujemy sobie strzelić przy pomocy trzech czarnych z Padme. Natomiast czerwoni dorzucą od siebie 6 białych i 4 czarne. No dobra. Tak, czyli 3 czarne od Padme, 4 czarne od czerwonych i 6 białych z Sisixa. Wszystko serwowane i mamy jednego aima. Też zobaczymy. I mamy tutaj jedno trafienie, drugie, trzecie, czwarte. 3 serce się zamienią. No i tutaj aima sobie jednego zużyjemy, co jest na Padme, przerzucimy 2 kości. I jeszcze 2 trafienia. Także mamy dosyć sporo tych trafień. No i co? 2 dodge. Tak, tu już zdecydowanie 2 dodge, więc 2 trafienia wchodzą. Mhm. I zostaje 7 trafień. 7 trafień. Zobaczymy. 7 białych kości. A ja zdejmuję aima z Padme. Może być ciężko. 2 wybronione. 2 wybronione to chyba czyli... oznacza, że został jeden tamtam na jednej ranie. Nie, bo pierce 1. Tak, pierce 1 ma Padme. Także jedna obrona zamknięta. Czyli 6 ran, 2 to jest razem 8, czyli cały oddział już padł. No to widzimy tutaj moc fire supportu. 3 kości były przestarczowane. I przy okazji moc pierce. Tak, i przy okazji, jak widzimy, pierce się bardzo przydaje. To moja aktywacja utrudniać. Mhm. Czyli teraz, no teraz ten najgroźniejszy, można powiedzieć, oddział na ten moment. Hop. Mhm, wychodzą tutaj. Odważnie. Żeby dostrzelać sobie bez covera do... Do AT-RT. Mhm. Dobrze, tak. Czyli z drugiej akcji będzie strzał i tutaj będzie impact 1. Jeszcze sprawdzę sobie, czy Padme ewentualnie ma dodża, bo jeśli by była sytuacja, czy AT-RT nie będzie na daleko. Bo mogłaby być sytuacja, żebym zdodżował i by nie było na impaktu w prostu trafień, ale wiadomo. Ukurio, czyli każdy ma czarno-białą i bowcaster dorzuca jeszcze czerwono-białą. I oni to serdują bodajże na trafienia. Czyli impact 1, więc jedna rana. No dobra, no to bronimy. Czyli zobaczymy, czy się zepsuje, czy nie. No to się psuje, rzucamy za to zepsucie. I to jest zepsucie ruchu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo ogólne jest na tarczach. Na tarczach jest tak, tak, 2 akcje, żeby zrobić. Tak, tak, tak. A to tak. Nie jest na tarczach? Nie. Ale to się poza tym chyba biało rzuca. Nie, czerwono się rzuca. Tak, czerwono. Już tyle razy rzucałem się. Czerwona na blanku jest uszkodzony ruch. No, pewnie już zostanie tam do końca. Bierzemy. No i mamy AT-RT. I tutaj nie będziemy za długo myśleć. Aim i strzałów oczywiście wyłuki warriorów, bo są groźni. Mógłbym też teoretycznie strzelać tutaj prawdopodobnie do tych, bo się jeszcze nie aktywowali. Natomiast łuki warriorzy są zdecydowanie straszniejszą armą, chociaż to jest tylko 5 kości też jakby. Jakby się zastanowić. 5 kości, a oni mają 1 morale, nie? To tak. Mówię, się akcje, kurczę. Z 5 kości to im dużo pewnie nie zrobię, bo oni po 3 wundy aż trzeba. Tak. Dobra, myślę, że jednak zmienimy nieco podejście i spróbujemy strzelić sobie tutaj, że obawiam się, że ci łuki warriorzy dosyć szybko wejdą w moje oddziały. Mamy 4 trafienia, bo to jest sterczowane i sejma przerzucimy 1 kość. No to 4. 4 białe kości. 4 białe na weteranach, 2 obronione. Tak, bo sterczują obronę, tak. No i supresję. To moja aktywacja troopersi. Jednostki korpusu. To co? Czy oddać ci z weteranów? Czy to już będzie czas? Może być w sumie. Może być. I weterani posiadają jaką broń? Z impactami też? Critical 2. Critical 2, okej. Okay. No to praktycznie. Najpierw Rayleigh test. Tak, zobaczymy, czy 2 akcje? Dwie akcje dwie będą? Akcje. Więc robimy aim i strzał do AT-RT. I tam jest tak. Czy zostało 3 zwykłych gości, to są 3 czarne, tak. 4 białe. Okej, okay, przerzucimy sobie. Oni 2. Trafienia serczują, czy nie? Tak. Okej, okay, weterani wszystko to mają serczowane. Okay. Ale oni mają critical 2, no tak. Czyli critical 2, więc akurat 2. No to zobaczymy teraz, czy AT-RT już zejdzie, czy jeszcze uda się go przytrzymać. Jeszcze, dobra, jeszcze jedną wybronił, czyli jeden wound. Zagrajmy sobie Rexa. Rex robi sobie ruch generalnie tutaj, żeby być w base kontakcie z skrzynką. Dostaje drugiego aima, bo to jest tak jakby jego drugi ruch, bo pierwszy ruch miał robiąc scouta. On na 2, bo on nie miał odkrytego rozkazu. Natomiast on z drugiej akcji zrobi claim. To mój żeton. Elita, czyli Wookie Warriorsi. Wookie Warriorsi podejdą i sklejmują skrzynkę. Mhm. Weźmiemy sobie, zaczniemy od tych zielonych.
i zieloni normalnie mogliby wziąć aima, żeby wydłużyć zasięg sobie, natomiast oni i tak mają offensive pusha, więc mógłbym zrobić to samo tafując, ale myślę, że tutaj trzeba będzie jakiś ruch wykonać. Gdzieś tam w stronę tych, powiedzmy, field trooperów trochę niby niebezpiecznie, no ale musimy podchodzić pod skrzynkę. Także tutaj troszeczkę tak naokoło pewnie, chociaż zobaczymy, czy nie lepiej będzie miarką. Też tak też jest spoko, bo pod budynek się mogę w razie czego troszkę podchować. No i będę strzelał do flitów na light coverze. 4 czarne kości, 6 białych, bo jest Z6, 2 imy od Rexa i jest Precise One, bo mają targeting scope. No to strzelamy, light cover, 2 imy i masa serdziu. No i na razie całe 2 trafienia, bo tutaj sterczujemy. Także pierwsze imy od Rexa na 3 kościach. No teraz już ładniej, dobra, zdejmujemy serdża i zdejmujemy te 2 serdże, co zostały, żeby przeserdżować. Tak, tylko musisz zdjąć jeszcze stąd. Tak, właśnie stąd zdejmuję. Wszystkie 3 schodzą. Więc już serdża nie ma i jeszcze jeden aim jest. Na razie, także drugi aim. I mamy jeszcze jedno trafienie. Jeszcze jeden krytyki. Tak, i light cover zdejmuje jedno, więc mamy 5 trafień. 5 trafień. Bronimy jedno. Czyli 4 flitów schodzi, czyli zostaje Hevix dowódcą. Ja sobie kolejny żeton. Korpsy kolejne. Może tym razem ci. Przejdę sobie tutaj dwójeczkę w tą stronę. Nie wiem, czy tutaj będę miał zasięg do ATRT, żeby go spróbować wykończyć w tej turze. No nie, troszeczkę mi zabraknie. Więc zrobimy... Pod skrzynkę? Tak, drugi ruch po prostu, żeby się stykać ze skrzynką. U mnie zostały tylko arki, bo tutaj było jeden raz był Widrow i jeden raz był ten Fire Support, także... Będziesz miał, że tak powiem, 2 ostatnie słowa. No i arki, jako ten, powiedzmy, najcenniejszy, najlepszy oddział. Na pewno będą musiały zrobić ruch. No i zrobimy tak. Arki strzelą sobie do łuki warriorów, tych 4 arków. Natomiast Echo spróbuje odstrzelić tego Hevika Fleet Troopera, czyli może zginąć dowódca. I tutaj będzie light cover tam, bo jest heavy cover minus sharpshooter. Natomiast oni tutaj też będzie light cover, bo 2 podstawki i trochę zasłania budynek. Pierwszy atak wykonamy sobie w łuki warriorów. Mamy łącznie 3 aimy, bo oni mają 2 aimy na sobie i mamy jednego aima od drugich arków. Także wydłużany zasięg na 3 z tej drugiej broni, co jest normalnie na 2, daje mi 4 czarne i 4 białe. I mam na nich 2 serce jeszcze do wykorzystania. Czy wydłużony? Tak, mam wydłużony zasięg z karty. Jasne. Dobrze, no to pierwszy strzał jest właśnie z nich na light coverze. I mamy 1, 2, 3 trafienia i 2 serce, które mam na nich, to wydam od razu. No i pierwsze im wykorzystamy tutaj na tych 3 białych. Jeszcze 2 krytyki. Więc myślę, że drugie im też poleci tutaj. Okay. I tutaj już pudło. Light cover zdejmuje 1, więc zostaje 6. Oni nie sterczują obrony, więc tylko na tarczach bronią. Jedno wybronione, więc to jest jeden model. Jeden model sobie zginie. I suppressive. No i Echo wali sobie do Fleet Troopersów, też na light coverze. Zostaje mi już jeden aim na drugich arkach. Także tutaj jeśli trafię, to wydam na Pierce'a. Jeśli nie trafię, to na przerzut. To jest critical one, czyli wydaje na Pierce'a. Nie musi rzucać, bo i tak może zginąć tylko dowódca, bo nie widzi tak, drugiego. Tak. Masz czyli Pierce'a, prawda? Tak, ja mam Pierce'a z aima. No, także arki postrzelały, a jedne nie postrzelały, bo tauntany w nie wjechały. I zostały także, moje aktywacje. Tak, także zostało już. Ty do końca grasz. Tak, Leja w takim razie, teraz się nie specjalnie przyda, więc zrobi tylko ruch. Bo ona ma take cover 2, tak? Że tak. No i ruch gdzieś tutaj za łuki warriorów. To jest wszystko, co Leja w tym momencie zrobi. I zostają jeszcze rebeliancy troopersi, którzy zrobią ruch gdzieś tutaj i drugi ruch tutaj za cover. Dobra. No i to generalnie była pierwsza tura. Także pozdejmujemy żetony, a już to jest sobie wszystko, tak? Dobra, pozdejmujemy żetony i wracamy wszystko. W drugiej turze, jak wybierzemy rozkaz. Zaczynamy drugą turę. U mnie jest agresywne negocjacje. U mnie covering fire. A, czyli to jest ta fajna, neutralna karta. Tak jest. No dobrze, to u mnie tak. Jako, że ja będę miał inicjatywę w drugiej turze, bo mam mniejszą wartość na karcie,
U mnie jest tak, Padme Amidala i jeden trooper. I gdy Padme Amidala wydaje rozkaz jednostce, trooperowi, ten trooper może zrobić albo speed one move, albo dostać aima, albo dodge'a, albo surge'a. Także Padme z swojej karty może wydać sobie i trooperowi, natomiast z jej umiejętności można skorzystać i przekazać rozkaz innej jednostce, tak jakby wydać jej rozkaz w zasięgu 2 od niej. Więc zamiast Padme dostanie też inna jednostka. Więc to jest tak. Z karty Padme dostają czerwoni i robią speed one move. To jest pierwsza jednostka. Drugą jednostką byłaby Padme, ale Padme ma swoją umiejętność, jaką jest exemplar. I to jest, że gdy ona ma dostać... Nie, sorry, to jest authoritative, czyli z autorytetem. Więc gdy ona ma dostać rozkaz, może ten rozkaz wydać innej jednostce w zasięgu 1-2, czyli zamiast niej rozkaz dostaną Ark Trooperzy z Fivesem i oni od razu skoordynują do Five Trooperów z Echo. I Five Trooperzy z Fivesem jeszcze mogą zrobić też jedną z rzeczy napisanych na karcie, więc oni wykonają speed one move, po którym oczywiście dostają aima z Tacticala. Także oni się tutaj przemieścili. No i twoje rozkazy. Okej, okay. U mnie na 3 korpsy. Jeden rozkaz, drugi rozkaz. I zastanawiam się, czy nie wydać też tam jednego i tak może zrobimy. Mhm. I teraz weterani z racji tego, że mają Defend 1, jak dostaną rozkaz, dostają też dodge'a. Mhm. I karta, jeszcze mógłbyś powiedzieć, co robi? Tak, Covering Fire pozwala mi po strzale z jednostki korpsu wybrać jednostkę w zasięgu 1-2, która może dostać dodge'a. Tam już po prostu jednostkę. Wow, no tak, to jest tak. Fajne. Dobrze. No dobrze, i ja zaczynam, bo miałem inicjatywę. I tu myślę, że ponieważ miałem inicjatywę, zaczniemy sobie od właśnie oddziału z Fivesem. Oddział z Fivesem ma tutaj, dzisiaj jest wyposażony w plecaki te odrzutowe, swoje jetpacki. Także oni sobie zrobią jumpa na budynek i jump też aktywuje Tacticala, więc dostaną drugiego aima. No i oni, tak, dwa aimy i będzie strzał w łuki warriorów z drugiej akcji. Mhm. Bez coveru, bo jestem tutaj wyżej i mam sharpshooter one ogólnie. Także strzelimy tutaj ze wszystkiego razem z Fivesem. Czyli mamy dwóch zostało, to są od tych dwóch dwie czarne, dwie białe. I od Fivesa są trzy czarne jeszcze. Tutaj będzie jeden search do wykorzystania od Echo, oddziału tego z arków, bo są w jedynce. I dwa aimy. I też jest precise one, także trzy kości mogą przerzucać. No to rzucimy. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Okay. I mamy 1, 2, 3, 4 trafienia i jednego sergia właśnie od nich wydam na białej, żeby zamienić. No i mamy pierwszy aim. Nic, no to drugi aim. Wyszło 5. Tak, wyszło 5 trafień. Czyli po prostu 5 moich save'ów bez sergia. 4 rany, czyli zginęło dwóch łukich niestety. Bo już były dwie rany, tak, czyli dwóch zginęło. Na kartach po prostu oznaczam. I zostaje dowódca. To ja w takim razie aktywuję sobie... Może... Dobra. Zaczniemy sobie od weteranów, którzy zrobił aima i strzelał po raz kolejny do AT-FD. Critical 2. Tak, Critical 2, 4 białe kostki za Heavy Weapon i 3 czarne za tych kolesi. No, czyli liczymy, że już raczej spadnie tak, AT-FD. Raczej tak. Są dwa krytyki, jest aim. Przerzucam. Tak, obojętne w sumie, które. Tak, no i dwa krytyki. Tak, po prostu są dwa krytyki. Tak. No to rzucamy dwie białe, surge'owane. O, wybronione. Wyjątkowo białe kości wybroniły. I po strzale. I po strzale. Dwóch warriorzy dostaną dodge'a, bo są 1-2. No to się zaskoczyłem w sumie, bo zazwyczaj te białe to jednak no zawodne, tutaj surge'owane jedna, także ponad statystykę można powiedzieć, wybronione. To myślę, że zaktywujemy sobie tych czerwonych, co właśnie dostali rozkaz. I oni zrobią ruch. I tutaj nie będę tapować offensive pusha, bo na jednego gościa, w sumie na heavy coverze. Na heavy coverze niby, ale mam dwa sercze. No zaryzykuję, no po prostu spróbuję go rozstrzelać, bo on też jest, dając daleko od lane, w razie czego może spanikować. Bo to chyba jest tylko do wydawania rozkazów zwiększone. Tak. Mhm. Także, no tutaj podejdziemy. Dobra. No i tutaj będzie strzał w ostatniego flita.
na heavy coverze, bo jest suppressive plus skrzynki i mam tylko dwa serdże, 4 czarne i 6 białych, no tutaj bez offensive pusha, więc bez, w sensie nie tapuję go, więc będzie bez sejma. No i rzucamy. Mamy krytyka i dwa trafienia, czyli tylko krytyk, czyli jedną bronisz. No i niestety nie tym razem, więc więc tutaj flit spadł. I to jest koniec aktywacji czerwonych. Dobrze, to w takim razie aktywujemy sobie tutaj korpsy. Korpsy zrobią claim, zabiorą skrzynkę. A za drugą akcję... Będą rozstrzeliwywać AT-RT. Tak, strzelamy do AT-RT. Również critical 2? Nie, tutaj już jest tylko 5 czarnych, 6 białych, bez żadnych. Czyli krytyki. Dodatkowych keywordów. Więc tylko liczymy na krytyki normalne, ale nie ma żadnego. No tutaj nie ma. Czyli, no, czyli odbiło się wszystko od armora. No i mi zostają jeszcze arki i zostaje mi pula. No to teraz już pociągnę z puli. Mam korpusy. I mam korpusy zielone i mam korpusy piersowe. Także myślę, że zaczniemy sobie od korpusów zielonych. Bo tutaj jeszcze daleko jest, żeby podejść. No, trzeba będzie po prostu iść prawdopodobnie gdzieś za cover. Także oni się tutaj ruszą. No tutaj trójka to jest... A, już może dotyk by złapali, jakby się dobrze podeszli. No dotyk by złapali trójkę. Też na light coverze i z dodge'em. Dobrze, to zieloni zrobili ruch. Oni jeszcze nie tapowali offensive pusha, z tego co pamiętam. Nie. Więc tapną offensive pusha. Dostaną aima po ruchu. No i tutaj jeszcze rozstawienie im zrobimy, jednego z tyłu, żeby łapał jedynkę do czerwonych. A, w sumie przepraszam, jeszcze powinien sobie dać dodża. Tak, to jeszcze, jeszcze z karty dodża tak. Także. Na łódź łodziarów. Jasne. No, najlepsza jednostka w tej chwili. Więc... Że będę miał też tutaj, ale tu zabraknie trochę, więc nie. Dobra. Tam ci ze skrzynką. No to oni zrobili ruch, tapnęli offensive pusha, no i będziemy strzelać do tych tutaj, to są ci weterani. Tak, do weteranów będziemy strzelać na light coverze i mają dodża. No i to jest też pełny oddział klonów, nieruszony. Tutaj mamy tego... Z6. Tak, Z6 także jest tych 4 czarne, 6 białe. I 2 serdże łącznie. Okay. Bo czerwoni i zieloni mają po serdze. I precise one, bo mają targeting scope'a, także 3 kości są do przerzutu. No i mamy 4 trafienia, z czego 3 aż krytyczne. No i sejma przerzucimy 3 kości. I 3 serdże, no to 2 serdże mogę wydać. To wtedy bym ci zdjął tak, cover zdejmij tak jedno plus dodge. No dobrze, no to 2 serdże wydamy. Bo to i tak worth. Jedna spróbowała i jedna z coveru. Tak, a drugą zdejmę z doda. Czyli 4 trafienia zostają. 4 trafienia. No tutaj schodzą wszystkie żetony. I 3 zginęło. To kolejny mój oddział. Heavik, znaczy support. I cóż, no tu możemy postrzelać. Tu możesz do arków, możesz pewnie tutaj. No, tutaj też mogę do nich. Do zielonych, do arków, do AT-RT. Kilka różnych opcji. AT-RT się jeszcze nie aktywowało i tutaj masz Impact 2. Tak, tak się zastanawiam, ale chyba tak zrobimy. Zrobimy w takim razie recover, żeby przygotować generator, ale strzelimy tylko z 5 czarnych kości. No i jest Impact 2. Bez generatora. Ale jest Impact 2. I serczuje na trafienia, więc to się zmieni. Tak. Tutaj krytyk, był krytyk i impact, czyli 3 trafienia, no to możemy pożegnać się z AT-RT już w tej grze raczej. No tutaj 3 na białych kościach, to się bardzo rzadko zdarza, żeby wybronić. No i 3 weszły, czyli AT-RT schodzi. No jedną rundkę postrzelał, ale gdzieś tam też ognia bardzo dużo na siebie ściągnął, także swoje można powiedzieć, że zrobił. Mi zostają arki i zostaje mi pula. Weźmiemy pulę, dowódca. Rex już ma sklejmowaną skrzynkę. Także Rex tutaj też będzie podciągany do akcji. Będzie robił 2 ruchy. To ja sobie w takim razie sobie przeszedł. Z puli mamy korpsy. Zostało już tylko jedno do aktywacji. Więc ci panowie tutaj... I też kolejne jednostce dodża będziesz mógł dać. Tak, będę mógł dodać tak czy siak. I tak no, chyba zrobimy. Ci jeszcze zasięgu nie mam. Będą mieli z miejsca, ale sobie podejdą. 4.
No i tu sobie strzelają bez covera. W takim razie... Tak, będzie bez covera do zielonych. To jest pełny oddział, czyli 6 białych kości i 5 czarnych. Bez żadnych startowań. Tak. Czyli co wejdzie, to wejdzie. Tak. Serczy nie ma, czyli 4 trafienia. No to obronimy 4 czerwonymi i ja tutaj też bez serczy, także nie mam to obrony. I mamy 2 martwych, 2 przeżyło, czyli statystycznie tak. To jakby się zgadza. Zapraszam token. Tak. A ja położę dodża na tego jednego weterana biednego. Proszę bardzo. Dobra, ja tutaj ściągam 2. No dobrze, no to pierwsze pulę. Mamy kory, czyli padnę na spodzie. No jeszcze będzie martwe AT-RT. Ale to ma. Tak. No i tutaj myślałem, czy może skrzynkę brać nimi. Czy gdzieś ich do akcji bardziej brać. No to zobaczymy. Spróbujemy zrobić ruch. Teraz zobaczymy tylko, czy tutaj. No, będzie 2 bez problemu. To kory 1 tutaj sobie zrobiły ruch. I zaraz może jednego wystawimy tak, żeby do Rexa mogli złapać te ewentualne aimy. No i jest 1 do Rexa. Także to był ruch. I drugą akcją strzelimy do Wookie Warriora na light coverze, bo ma suppressive. I tutaj jeden nie strzela, bo nie widzi. Także to są tak, 3 czarne są z oddziału i z piersowego są 2 czarne i biała. Tak, bo tutaj bez jednej czarnej. No i mam 2 imy od Rexa do wykorzystania. Mamy 3 trafienia. No to pierwsze im będzie na 2 czarnych. I jeszcze 2 trafienia. No i tutaj drugi im też skorzystam, bo już pewnie się nie przyda. Na tej białej tutaj już miss. Jeden schodzi za cover, jeden zdejmę za dodża. Są 3 sewy, no przydałby się jeden wybrani, żeby Wookie Warrior nie zginął, ale zginął. No to kolejny oddział jest wyeliminowany, a klony 1 już wszystko zrobiły. Okej, okay. Teraz jest pula, mamy Wookie Warriorów. Drugi oddział, ja się zastanawiałem. Przejdą sobie 2 do przodu, to na pewno. No i co? Też mi wystarczy, nie wystarczy. To jeszcze nie, bo nie mają się 2, tylko to nie wiem, jak strzelić. 2 ruchy. Jeszcze 2 do przodu. Okej, okay, tu u mnie z puli będzie Padme, no i tutaj to martwe AT-RT, także już je sobie odłożymy. No i Padme ma bardzo proste zadanie, mianowicie Padme zrobi ruch i zrobi quick thinking, czyli weźmie aima i... A, masz tam, dobra, dzięki. Dobra, to już wezmę. Aima i docza. No i u ciebie zostaje Leia. Padme, przepraszam. Tak. Tak. Jak zwykle, najgorzej, bo na końcu, tak? Bo... Nie robi to tutaj akurat. Tylko byś dodża mógł brać dodatkowego. No. Tak. Czyli chcę podejść tutaj. No, jeszcze te arki się nie aktywowały, nie? A to jest pełne odcinek. Tak. To może Leia sobie po prostu przejdzie tu. I... No, bodajże daje jeden tylko. Więc do tamtych nie będzie miał zasięgu. Więc robię po prostu tej cover na... Na sobie nie może zrobić, no, tam jest friendly. Nie. Musi być other friendly, jeśli dobrze pamiętam. Friendly trooper units. A, bo jak nie ma other, to sobie by jeszcze ewentualnie mogła dać. Bo ja tam jeszcze mam zasięg 5, nie na echo. I może strzelać echo. Dobra, czyli u ciebie jest wszystko, a u mnie zostają arki. Czyli no, aktualnie chyba najlepiej strzelający oddział Republiki, można by rzec. I ARK Trooperzy, zaraz zobaczymy, co oni porobią. Na pewno aim po ruchu jakiś wejdzie, bo tactical. No dobrze, i tutaj trzeba by tak naprawdę, no muszę ich powystawiać, żeby widzieli, to jest jedyny problem. Zaraz wystawimy sobie tak, żeby jeszcze łapać żetony, bo to jest ważna kwestia. Do Padme jest tutaj 2, więc Padme też można skorzystać. Jest aim po ruchu. Tylko zobaczymy właśnie, czy to będzie 2 czy 3. Tutaj chyba 2 za mało, więc mogę walić z tej podstawowej broni trójkowej. No i ten echo może walnąć w inny cel. Tam jest 1 samotny, nie? Tak, z dodgem i z suppression tylko. Tak, i sharpshooter one, więc byłby light cover. Są 2 aimy. No dobrze, to tak zrobimy, że troszkę... Podzielimy pulę, tutaj nie jestem do końca co do tego przekonany, bo tu nie ma tych białych kości, ale
4 czarne kości walną sobie w łuki warriorów, natomiast Echo strzeli sobie do tego jednego weterana, co został. I wszystko na light coverze, bo sharpshooter one. I mam precise one i dwa aimy, bo jeden odpadnie, jeden na nich. Także pierwszy strzał wykonamy 4 czarnymi kośćmi w łuki warriorów. Tutaj na... light coverze, bo sharpshooter. Ale może zginąć maksymalnie 2, co i tak nie może, bo mają więc za dużo życia. Tak. Mamy jedno trafienie, 3 sejma. Nie serdżują nic, więc drugiego aima odpadnie też zużyje. I no i mamy łącznie 3 trafienia, minus 1 z light coveru i 1 z dodge'a. Tak, dodge'a sobie wydamy, zostanie 1. Czyli 1. Nie. Jedna rana. Tak, i 2 czerwone w weterana na light coverze z critical one. 2 trafienia, minus 1 z light coveru i chyba masz dodge'a. Mam dodge'a. No to zajdzie. Tylko zapraszam do pana. Tak, tylko supresję też, więc... No więc u mnie to jest wszystko, u ciebie nie, chyba też. Wszystko. Także wybierzemy sobie rozkazem 3 turę, zdejmiemy żetony i wracamy. No to zaczynamy 3 turę. U mnie jest ambush. U mnie jest jedyneczka, koordynaty bombardment. Czyli ja znowu rzucam, tak, bo jest 3 tura. I ja będę na tarczy. No tym razem moja inicjatywa z rzutu. Także u mnie jeden rozkaz dostanie oddział z Fivesem, a wiadomo, że u nich jest koordynacja. Także zobaczymy zaraz, czy coś się załapało na koordynację 1, na pewno jedynki. Zobaczymy, czy dwójki. I tutaj Rex oczywiście wydaje rozkaz, więc z agresywnej taktyki pójdzie search, nawet 2. Tylko sprawdzimy sobie ten zasięg. Chyba ustawiałem tam, zaraz zobaczymy się, tak, żeby ten był jeden od tych, tak. Więc mogę dać 2 Special Forces. No i myślę, że tak będzie najkorzystniej, bo to są najsilniejsze moje oddziały. I nie rozkaz to jest uczoleja. Tak, no to jest ten, że ona strzela na... Tak, potem wzywa bombardment. Dobrze. No to myślę, że trzeba tutaj spróbować odstrzelać łuki warriorów, bo są dosyć niebezpieczni, mają skrzynkę. Więc zaczniemy sobie od czerwonych arków i tutaj już idziemy na ten niebezpieczny zasięg 2 na pewno. Jeszcze możemy się troszkę odleić, chować, żeby... I od tego działa, żeby light cover podłapać. Także tutaj jest unit leader. Zobaczymy teraz tylko, gdzie będzie trzeba tą dwójkę. No tutaj już dwójka na pewno będzie. Podejdę. No i drugi to jest tak. Oczywiście dostają aima po ruchu z offensive, z tacticala. No i z drugiej akcji będzie strzał. I tutaj myślę, czy wszystkim łuki warriorów, czy tutaj podzielić pulę i znowu nie strzelić do tego gościa, bo to już będę miał więcej kości. Chętnie bym odstrzelił tego weterana, ale myślę, że tutaj no łuki warriorzy są groźniejsi, bo są przy skrzynce, więc muszę jednak skupić ogień na łuki warriorach, więc strzelę wszystkim łuki warriorów, wszystkim co tam jest, czyli to będzie 4 czarne, 4 białe, 2 czerwone i tutaj critical one do puli i little one, więc mogę wydać ewentualnie aima na Pierce'a, co raczej nie nastąpi, no chyba, że wyjątkowo dużo trafień będzie. No to już zobaczymy, nie? To już kwestia losowa. Także 4 czarne, 4 białe, 2 czerwone, critical one i 2 serce. Tak, 2 serce, bo tak. Mają na sobie 2 serce. No i mamy 4 trafienia na razie. Czerwona spudłowała, więc przerzucimy 3 kości sejma. Wciąż critical w puli. No i critical zostanie wykorzystany. Czyli mamy łącznie 7 trafień. Ja im spadł 7 trafień. I ja im tam schodzi. Tak, 7. Save'ów, 2 utyłania ruki. Tak. Ja rusuję z pula. O, mamy supporta. No i teraz działko może już na przykład walić do tych, jakbym chciał supresyjnie nakładać. A oni mają 3 morale. Bo więc mają podniesienie. Aima i strzelimy sobie do nich tutaj na górze. Tak, na heavy coverze. Użyjemy sobie generatora. Więc mamy 5 czarnych. 2 białe. Ten z tyłu nie może zginąć, tego co widzę, bo go nie widać. Chyba tak. Także 2 może zginąć. Znaczy, no i w sumie musisz 3 wundy, nie? Żeby 5 zginął, bo 5 jest widoczny. Tak. Zobaczymy. Holy cover jest, 3 trafienia. Przerzucimy sobie 2 z aimem. 4 trafienia. 4 trafienia, 2 schodzą za cover, więc pojedę tylko 2 i 2 zapraszam do kanału. Tak, no to rzucimy 2, mam sercza do obrony. No tutaj jeden zginie, jedno sterczujemy, także jeden pada. Myślę, że to jest czas, żeby zaktywować tych harków. No prawdopodobnie się z nimi pożegnamy po tej akcji.
Ale no, zobaczymy, czy będą mieć dwie akcje, czy jedną, nie? Jeśli będą mieć dwie akcje, to... Ale oni mają dwie akcje, tak, bo mają trzy morale. Bo Fives podnosi morale o jeden. Także tylko rzucimy za supersiwy, żeby zobaczyć. Coś zdejmą, nie zdjęli. No, ale dzięki Fivesowi jest to bez znaczenia. Także myślę, że tutaj... Tutaj zrobimy ruch i prawdopodobnie wykorzystamy jumpa. Tak, to będzie bardzo takie wyjście na, że tak powiem, na YOLO. Także oni zrobili ruch z jumpa, ze swojego plecaka. Także jak widzimy, plecak jest dosyć przydatny. No i strzelę do tych, do Uki Warriorów, którzy są tutaj na blisko. No, bez coveru, bo sharpshooter. Także sharpshooter tutaj zdejmie cover. I mamy tutaj, jako że żyje cały czas Fives, to jest 5 czarnych. Sorry, 4 czarne i jedna biała. Tak, bo Fives zdaje 3 i ten już jest. Tak, jest sharpshooter one, więc bez coveru. I jest jeden aim, 2 serge. Jedno trafienie, no to Sej ma 3 czarne. I 4 trafienia. Nic nie wybroniłem po raz kolejny. Tak, czyli już zostaje sam dowódca Wookie Warriorów. I ja rozstaję sobie z pula. Mamy tych Warriorów. Oni rzucają sobie czerwoną kostką na... Tak, na rally. Na rally za Indomitable. O, może tu wyjaśnimy. Oba zdjęte. No i jedyny, co ten Warrior może zrobić, to zrobimy aima. I szarża. Tak, i zrobimy sobie ruch szarża tutaj. Dwie czarne. Nie wyciągniemy tego kolesia, tak, przy okazji. Czyli już nie będzie serc. Tak. I dwie czarne kostki w walce wręcz. Dwa trafienia. Tak, zostawimy. Dobrze, no to ja dwie czerwone bronię. Tak. Jedna rana, czyli jeden schodzi. A Fives, no Fives by i tak przeżył, bo ma dwa wundy. No i dobrze, to u mnie co? U mnie już zostaje pula do końca. Także bierzemy. Mamy kory. Zaktywujemy zielonych. Zielony to ci tutaj. I zieloni zrobią... No zrobią dwie rzeczy. Zrobią aima i będą strzelać. I podzielimy pulę ataku. Na light coverze jestem z supresivem. Także dwie czarne strzelą sobie w weterana i sześć białych strzeli w tych gości tutaj z pełnym oddziałem. No dobra, zaczniemy od dwóch czarnych. Nic. I czy tutaj chcę aimować? No to tylko suppressive. A tam mam 6 białych. No ewentualnie na kryta bym musiał liczyć. I mam precise one, więc mógłbym przerzucić 3 kości. Dobra. Zaryzykuję i spróbuję jednak przerzucać na tym większym oddziale, bo tu liczę, że może coś podchodzi. Jest jeden search, więc jednego searcha wydaję na razie. No i jeszcze 3 przerzucam save. I drugi search wydam, żeby zrobić dwa trafienia. I tutaj bez coveru, także może tak zejdzie. I tu schodzi. Okej, okay. Ja sobie w takim razie z pula. Mamy korpsy. W takim razie to spróbujemy zaaktywować tych panów tutaj. Chociaż w sumie jeszcze możemy nimi poczekać. Zaaktywujemy tych tutaj. Czyli... Nie, czyli mają tylko jedną akcję, więc po prostu odpowiedzą ogniem do zielonych. Tak. Tam jest 6 białych kości. I 3 czarne. Tak. Bez żadnego coveru. O, teraz mamy dużo trafień. 5 trafień, 5 czerwonych kości. I tutaj bez żadnego serca. O, to może popłynąć lecie. I mamy 2 zabitych, czyli zostaje dowódca. No bo tutaj właśnie nie przeoszczędziłem na sercach. Także zostaje sam dowódca. Czyli już ten zielony oddział nie ma za dużego znaczenia. No dobrze, u mnie pula. Dowódca Rex. I dowódca Rex tutaj ma jedno zadanie w tej grze. Podejść pod skrzynkę i zrobić claim. Tak ruszymy jeszcze tutaj. I on dostaje oczywiście aima po swoim ruchu. I ma już 2 sklejmowane skrzynki. No i to wszystko, cały Rex. Jasne. Ja zacznę w takim razie może od Lei. Zobaczymy, co ona tutaj ma ciekawego. W sumie nic. Ma ten ostrzał na koniec tury. Tak, na koniec fightery ma ostrzał.
I to jest do trzech różnych jednostek, może strzelić dwoma czerwonymi. Tak, czerwonymi. Tam chyba z impactem ogólnie. Bez niczego. Nie, to blasta chyba ma, czy nie? Też nie ma blasta? Immune to deflect. Aha, no dobra, czyli to jest jeszcze gorsze niż wirsowa w sumie. To jest bardzo słabe, to jest tak po prostu na wiwat bardziej i na suppression tokeny. Do tych arków, do zielonych, jak najbardziej. Myślałem, że to chociaż blasta ma w sumie. Nie ma nic. Bardzo się ratowali, ale wydaje mi się, że nie. To zrobimy najpierw tak, zrobimy sobie ruch leją tutaj. Mhm. Po prostu. I co? Aimujesz? Nie. Zrobimy sobie... Ale ja serczuję trafienia. Tak i obronę. Także będzie mogła serczować. Jedyneczka tutaj. Jedyneczka tutaj. Położymy pod oczu. I po prostu sobie strzelimy. Tak. Czyli do tutaj. Arków, tutaj. I do zielonego? Do tego zielonego. Okay. Zielony na light coverze. Leia ma jakiś sharpshooter? Tak. Sharpshooter 2. Dobrze, czyli bez coveru wszystko. To co? Kto pierwszy? Najpierw zielony. I ono to serduje na krytyka nawet, więc. Na krytyka. No dobra, jedna kość. Przeżył, czyli supresiv. Arki. Jedno trafienie. Ale na czerwonych pudła lecą. Wybronione też. I tutaj, w tych zwykłych kolesi. I tu dwa. I no, też wybronione. No dobra, u mnie wspula, moje kory, mam kory czerwone, mam kory piersowe. Weźmiemy sobie, to działko jeszcze nie strzelało, nie, ono strzelało. Strzelało. Dobra, to weźmiemy czerwonych. I czerwoni, tak, no na pewno zrobią ruch. I teraz zobaczymy, czy jakaś trójka jest, raczej nie. Nie ma trójki, więc robią drugi ruch. Czyli tutaj... A w tę stronę, bo tak dwa razy ruch. Dobra, no i to całe kory czerwone. Dwa ruchy. No nie, spróbujemy, będą korpsy. On sobie strzeli. Tak. Jeden strzał po prostu spróbuję dobić tego pojedynczego gościa. Na no, light coverze? Tak, na light cover. To może nie, strzelimy do czerwonego. Okej. Okay. Uniton jeszcze nic nie ma. Oj, krytyk. O, a tu można było strzelać. Tak. I to rzucimy. A, w sumie powinienem sobie rzucić jeszcze za raid. To jeszcze rzucę tego za raid. Rejdy nie. No, więc no to tutaj przeżył. Czerwoną kością wybraniona. No, zapraszam tylko, ale to tak. Bez znaczenia, bo też chłopiec nic do nich nie postrzegam. No. Dobrze, czyli teraz u mnie. Tak. Dobra, no to bierzemy pulę. Operative mamy. Padme Amidala. No i Padme. Padme sobie zrobi teraz coś takiego. Właśnie tak. W sumie to mamy dzisiaj walkę matki z córką, można powiedzieć. Trochę tak. Dobra, Padme na pewno będzie robiła ruch. I z drugiej akcji zrobi quick thinking, żeby wziąć jej na dojo. Zrobiła ruch i quick thinking. Dobra. No i jest to ostatni oddział. Będą ci panowie tutaj. Tu musiałbym wyjść, żeby strzelać do nich bez covera. Tak, mają supresję w tej chwili jeszcze. Ale chyba zostaniemy po prostu z tą skrzynką, za tym coverem i weźmiemy aima i postrzelamy do arków. A tego dodge'a skąd mają? Oni mają z odpadne. Dodge'a dostali odpadne. Tak. 6 białych, 5 czarnych. I tutaj jaki cover będzie? Light czy heavy? Bo jest supresyw na nich. Heavy, no bo strzelamy jeszcze przez te krzaki, więc będzie heavy cover. Hop, na razie mamy krytyk i... Tu jedną masz przerzucić, bo wypadła z tego. Nie, to już jest blanknik. Będzie, przerzucę po prostu dwie. Mhm. Też nic. Czyli mamy heavy cover ściągnie dwie, czyli trzy trafienia i mam dwa serce tam. Możemy tylko zapraszam token. Zaraz się zobaczymy, dwójkę odpadła. Line of sight nie będzie, więc nieważne. Dobra, trzy czerwone. I jednego serce wydam, jeden martwy. U mnie stanie aktywacja to kory jedynki. Rzucimy najpierw do supresji, czy mamy jedną akcję, czy dwie. Nie zdjęli, więc jedna. I oni sobie zrobią w takim razie ruch, skoro nie zdjęli. Żeby tak trochę, powiedzmy, supportować tych gości tutaj. Także się ruszymy, o tak, o, nawet, żeby trochę jeszcze się chować przed tym. Dobra. I to jest. No i to już jest wszystko. Czyli mamy koniec trzeciej tury. Zdejmujemy żetony, wybierzemy rozkazy i wrócimy w czwartej.
Zaczynamy czwartą turę. U mnie jest Our Fate is in your hand. Sabotage communication. Okay. Czyli ty rzucasz. Ja rzucam, na tarczach jestem ja. No i ty. Jestem ja. I to mam jeden Special Forces albo Operative Unit, więc będzie to po prostu Wookie Warrior. Mhm. I ty wydajesz jeden rozkaz mniej, do minimum jednego. A mama tylko jeden, bo napadnę mam. Jasne. Czyli u mnie zamiast padmę, czy to wlicza się w koordynację, czy nie? A to jest dobre pytanie. Bo koordynacja... Jeżeli to jest issue order, no to... After you are issued an order, you may issue an order to a friendly clone trooper. To pewnie nie działa. No, to trzeba by też doczytać. No, ale to chyba chodzi o rozkazy z karty. Pewnie tak. Bo to pewnie, no to... Tak, bo to jest jeden mniej niż te liczby. No, dobrze. To ja zamiast padnę, mogę wydać jednostkę w zasięgu 2. Tą jednostką będzie Fives, czyli też moje Special Forces. I Fives ma koordynację i skoordynuje do klonów jedynek. Uh-huh. I to, co tutaj jeszcze z karty jest mój efekt, to jest teraz tak, Padma Amidala against Danger Sense 2 i na początku fazy aktywacji, czyli teraz, może przenieść dowolną liczbę supersivów z trooperów z zasięgu 1-2. Za każdy przekonwertowany supersiv dostaje dodge'a do maksymalnej wartości 2 dodge'y. No i tak, tutaj ma w zasięgu 2 tych, więc zabierze od Fivesa i weźmie na siebie. Ma też arki tutaj w zasięgu 2, więc i też zabierze, weźmie na siebie. I od zielonych zabierze i też weźmie na siebie i dostanie 2 dodge za to. Czyli Padme otakał z 2 dodge'ami i 3 supresivami. Oczyściła trochę. To taki trik z Padme. No i zaczynasz, bo miałeś inicjatywę. Tak. No, Wookie Warrior sobie zostawię na razie w walce, więc... Więc pól. Losujemy z puli. Korpsy. Aktywujemy tych. Ten oddział Rebel Weteranów. Tak. Czy rebel trooperów zwykłych. Oni sobie zrobią na początek strzał do tego czerwonego oddziału. Do czerwonego oddziału, okej. Okay. Czyli tam jest 4 czarne i 6 białych ze Zisica. Tak. Na tutaj na Discovery? Bez kawera. Bo trzeba się robić. 4 nawet. 4. Dobrze, to bez kawera. Mamy 4 trafienia, bo oni nie sortują. Czyli 2 dodges odpadmy. I 2 bronie normalnie. Tak. I mamy 2 blanki, czyli wóz wchodzi i supresiv. Tak. I druga akcja. I druga akcja. Drugą akcją chłopaki się wycofają tutaj z tyłu. Ja zacznę od aktywacji klonów jedynek, żeby przez przypadek nie stracili akcji. I teraz zobaczymy. To trzeba by na dwójkę wchodzić, żeby piersowego uaktywniać. Dobra, na pewno będzie z pierwszej akcji ruch. Dwójki nie złapię, mógłbym z trójki walczyć, a z dwójki mógłbym ewentualnie piersowy tego spróbować zabić, tutaj bez coveru. No dobrze, to tak. Oni sobie robią tutaj ruch. Jednego tyłu. I z drugiej akcji zrobił atak. Piersowy gość strzeli sobie do jednego weterana. Natomiast reszta, czyli 4 pozostałych, strzeli sobie w ten oddział ze skrzynką. To najpierw strzelimy do tego jednego. Czyli to są 2 czarne i biała z piersem. Mamy 2 trafienia. No i z piersa zginie, bo z piers i tutaj bez coveru było. I tam na light coverze. A, bo to do tych tutaj strzelałeś, tak? Znaczy nie, to teraz będzie na lejce weszczą, bo tam okay. Tego jednego strzelałem. Jasne. Dobra, no i 4 czarne w... to są zwykłe, tak? Tak, Rebel Troopers. Jedno trafienie, z light cover rozchodzi, czyli tylko... To ja losuję sobie, że z pula. Mamy Leję. Leja na początek zrobi... czy ja chcę robić tej kawę? Może Leja może tutaj całkiem solidnie strzelić. Jaką ona ma broń? 3 czarne kostki z piersem. A, czyli dokładnie taką samą jak Padme. A na jaki zasięg? 1-2. Dokładnie. I przekopiowana broń. Może jeszcze to się nazywa Padme z ten... blaster. To jest jakiś sporting blaster, ale lej. Także nie, okej. Okay. Zrobimy sobie ruch tutaj, żeby mieć cover. I strzelimy sobie tutaj do... Bez coveru, bo sharpshooter 2 masz. Tak, sharpshooter 2.
Tam nie doleci, tu nie doleci, więc w sumie skłonę się, żeby tutaj mieć pewność z coverem. No, czyli po prostu do oklanów. Do jedynek. Trzy czarne kostki. I dwa. Okej. Okay. No i z piercem, czyli rzucamy dwoma. Jedno wybronione, ale z piersa zamknięte, czyli dwóch zginie. No to co, ja mógłbym albo aktywować Fivesa, albo robić pulę dalej, więc myślę, że sobie weźmiemy dalej pulę. I mamy Special Forces, czyli arki, dosyć szybko. No i zaraz zobaczymy, no arki pewnie będą podchodzić, bo za podchodzenie mają aima, więc to jest bardzo, no bardzo, bardzo silna umiejętność. No i tutaj będzie strzał, myślę, że ze wszystkiego do tych trooperów, light cover, bo sharpshooter, czyli suppressive tam by zwiększył, sharpshooter obniży, więc będzie tutaj strzał, no ze wszystkiego, co mi zostało. Trzy czarne są od tego, i trzy białe bazowo, i dwie czerwone są od echo i critical one. I mamy masę trafień, mamy aż trzy krytyki, dwa trafienia i tutaj z criticala. I teraz mogę albo wydać aima na Pierce'a, albo wydać aima na przerzut. Oni ile tak jest, ich jest sześciu w oddziale? Sześciu. Okej, okay, czyli jedno i tak zajecie z kawera, no to wydamy aima na przerzut. I mamy jeszcze jedno, które schodzi z kawera, czyli sześć. Sześć sejwów serwowanych. Dwa. Dwa wyjęte, czterech zginęło. Został czyli w sumie statystycznie się zgadza. Bo dwie szóste na wybronienie. I tutaj aim schodzi. Okej, no to losuję w takim razie z pula korpsy, więc zostaną ci. Dwa supersiwy. Najpierw dwa supersiwy. Jeden zdjęty, więc mają jedną akcję. Więc strzelał po prostu sobie tutaj na czysto do nich. Tak. Będzie jedno białe, sześć białych, sześć, jedna czarna. No i sześć czarnych, jedna biała. Tak. Dobrze. I mamy tylko jedno trafienie. No dobra, no to rzucam jedną. Jest wybronione. No to u mnie dalej będzie pula. Kory. No to co? Tu czerwonych damy. Czerwoni rzucają za suppressiva. Jedną kością. Bo jeden suppressiv. Nie zdjęty, ale mają dwie akcje, bo dwa morale. I oni na pewno zrobią ruch. Zaraz zobaczymy, bo oni jeszcze nie tapowali sobie offensive pusha. To się oni mieli tapniętego. Zobaczymy, czy będą mieć jakiś zasięg. Nie no, light będzie z czterech żyjących. No dobrze, czyli strzelimy, tapują ofensyw pusha, żeby po ruchu wziąć aima. I strzelimy sobie do tych oddziałów tutaj, rebel trooperów na light coverze. Tutaj jest dwóch żyjących i Z6, czyli będą to dwie czarne i sześć białych. I dwa serce. Mogę służyć. I też jest precise one. Także trzy kości do przerzutu. Mamy trzy trafienia. Dwa serce służyje. Pięć trafień i aim. Trzy kości. I nic dodatkowego. Jedno z light coveru, czyli cztery trafienia. Cztery bronimy. Jeden się wybranie. Czyli przeżywa dowódca. No to ja jak to często w Legionie został wiemy. Tylko support unit. Tak, support i potem jeszcze ukiery. Wszystko jedno, więc zrobimy recover i użyjemy generatora. I strzelimy sobie do arków. Do arków. Arki mają jednego serge jeszcze. I heavy cover. Tak. Pięć czarnych i dwie białe. Serge'owane na trafienia. Tak jest. To serge'ujemy. Trafienie. Dwa schodzą za cover, więc cztery trafienia weszły. Tak, cztery. I to jest suppressive, więc dwa suppressive. Tak. I tutaj wydam serge'a, czyli trzech się wybroniło i jeden spada. To ja sobie dalej ciągnę z puli. Mam Rexa. I Rex robił claima już, czy jeszcze nie? On chyba tylko dochodził. Po tylko chyba dochodził, tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. No dobrze, Rex zrobi tam z tej strony. Rex sobie zrobi claima na drugiej skrzynce i tak naprawdę nie bardzo jest co z nim robić, bo on to już w zasadzie tylko trzyma te skrzynki, a nie chciałbym, żeby zginął, ale może gdzieś w tę stronę zacznie zachodzić, to może się jeszcze uda jakiegoś aima podrzucić innym klonom, chociaż tak, żeby mnie, no ale tu jeszcze mnie nie będzie widzieć tam, więc spoko. Tako i dostaję aima po ruchu,
Co prawda nic mu to w tej turze nie da raczej ani nikomu, ale ma. Jasne. Został już tylko Uki Warrior, który sobie uderzy na początek. Tak, a i atak trochę, można powiedzieć. Tak. Raz on to serdżuje na trafienie, więc jeden save na arku. Mhm. No to five z broni. No jeśli dostanie rany, to nie zginie. Nie dostał rany. A do tego akcję zrobimy noża. No dobra, to ja teraz właśnie zaktywuję sobie... Aktywujemy Fivesa i zrobimy wyjście z walki wręcz takie, żeby być w base kontakcie ze skrzynką. I to cała jego aktywacja. I u ciebie jest wszystko, czyli moje dwie aktywacje z puli, czyli będzie to Padme. No, Padme sobie rzuci za te trzy supresywy. Teoretycznie nie musi, bo ma Danger Sense, ale to jest koniec tury, więc zobaczymy, czy się uda dwie akcje mieć, czy jedną. Dwie akcje, bo jeden zdjęty. No i Padme, tak. No Padme na pewno zrobi ruch. Jeśli tam będziemy ją podciągać. Teraz zobaczymy, czy jest może jakaś trójka złapana. No jest jakaś trójka. Tam nie, ale możemy strzelić do tego dowódcy. I Padme ma Sharpshooter 2, więc bez coveru tutaj będzie. Ma ten blasterek na czerwoną i białą. Teraz zobaczymy jeszcze tylko. Z tej perspektywy będzie widać? Nie, to musi się troszkę... Nie, tutaj nie będzie widać, bo się to osłoni. Musi się bardziej tak wystawić. Zaraz zobaczymy, czy teraz będzie trójka. To jest dobre pytanie. No to Padme zrobiła ruch i strzeli tutaj do tego ostatniego, co został. Sharpshooter 2, więc bez coveru. Czerwona i biała, Pierce 1. Serdżowane na trafienia. I dwa nawet, czyli zabity. Bo Pierce. Więc Padme po ruchu. I ostatnia aktywacja, czyli zielony. Ten jeden, co pozostał. No zrobi ruch. Zrobi ruch tędy. I z drugiej akcji zrobi drugi ruch. I to są jego dwie akcje, dwa ruchy. No i dobra, mamy koniec czwartej tury, więc pozdejmujemy żetony i wrócimy w piątej. No to mamy piątą turę. U mnie we are not programmed. U mnie push. Okej, okay, czyli ty pierwszy wydajesz rozkazy. Tak. U mnie rozkazy będą tutaj pierwszy, tutaj drugi. Mhm. I u mnie dostaje czterech clone trooperów i Rex dostaje Inspire 2. Gdy się aktywuje, robi recover. Jeszcze dostaje dwa serge. Mhm. No i mam cztery rozkazy, które mogę rozdać. No, prosta koordynacja Fivesa, więc można powiedzieć, że 5. No to tak. Dostaję Fives. Fives robi koordynację na klony jedynki. Dostają drugi rozkaz, dostaną klony arkowe tutaj. I na pewno agresywna taktyka pójdzie tu, na pewno agresywna taktyka pójdzie dla jedynek. I na pewno agresywna taktyka pójdzie tu. Czyli to są dwa rozkazy i jeszcze dwa rozkazy mogę wydać. Rex jest tam, może do czerwonych, więc da do czerwonych. Czerwoni też dostaną serce z agresywnej. I ostatnim clone trooperem może być albo zielony, albo Rex, więc tam Rexa, żeby go nie wylosować. I on dostaje dwa serce z karty. I tutaj było z agresywnej taktyki, wszystko poszło. Dobra. Okay. I ty zaczynasz, bo... Tak, zacznijmy sobie od korpsów, którzy po prostu zrobił aima i strzelał tutaj do arków. Mhm. Na light coverze, bo jest supresiv. Tak jest. 6 i 6 białek, jedna czarna. Tylko raz, dwie przerzucimy i nic poza supresiv. Czyli supresiv tylko. No to trzeci już na nich. Trzeba by ich aktywować zaraz, żeby nie spanikowali. Więc chyba to jest moment, trzeba ich wszyscy aktywować. Więc no tutaj weźmiemy tych, zrzucimy tego za trzy supresywy, czy mają dwie akcje, czy jedną. Jeden zdjęty, więc jedna akcja. To jest trójka, nie? Już dwójki nie ma, bo nie, będzie to jest trójka. Dobra. No to bez aima. Będzie po prostu strzał. Sharpshooter obniży cover, także będzie bez coveru.
Bo nie mają supresiwa żadnego? Nie. Dobra. To strzelimy do tamtych. Zobaczymy jeszcze, czy może tym, no, czy może, a może do tego, a mógłbym tu strzelić też. Tak, no, on ma, aha, on ma jedno HP. Tak. No dobra, to podzielimy pulę w takim razie. Cztery te kości będą strzelały tutaj. Chociaż w sumie bardziej mi zależy chyba, bo tu muszę wbić jedną, tam muszę wbić dwie. Dwie czerwone są pewniejsze. Dobra, to cztery kości walną w Łuki Warriora, a dwie czerwone pójdą tam. Jasne. Niestety będzie bez Pierce'a, bo nie ma cięcia, także mniejsza szansa na zabicie. No i dwa serce. No to rzucimy najpierw tutaj, bo tutaj można się serce przydać, czyli w Łuki Warriora. No i serce wydam, więc będzie... Albo zginie, albo przeżyje. Tak. O, no i tym razem przeżył. Tutaj serce jeden spada. I dwie czerwone pójdą w tych tamtych Rebel Troopersów. Dwie trafione i sharpshooter, więc dwie obronisz. Tak, dwie bronie. Tak. I tutaj się bez żadnego Pierce'a. Ale jeden się... Tak, jeden się wybronił, Pierce'a nie było. Także, no, jeden się wybronił i supresją. Tak. I to całe arki. Dam jeszcze critical one było, w razie czego od tego. Tak. No to ja sobie losuję żeton. Mamy Łuki Warriora. Sam mogłem fire support robić, dopiero ogarnąłem. Miałem. Łuki Warrior w takim razie przeszarżuje sobie tutaj. Mhm. Dalej ze skrzynką pod pachą. A w sumie najpierw rzuci, czy straci Suppression Token. Chociaż w jego wypadku jest search, więc straci. Tak. W jego przypadku to nawet lepiej, żeby mu został. Tak, no ale bardzo dobrze wszyscy ściągają. Czyli co, szarży atak? Tak, szarży. W sumie jeszcze zastanowię, ale może zrobię sobie jeszcze dodge'a. Od razu. Mhm. I dwa. Mam jednego search'a. Jedno trafienie. Mhm. I wybronione. Czyli nie będzie martwego klona. No dobra, to ja sobie teraz zaktywuję sobie tego Fivesa i on, no i on klejmuje i będzie uciekał, nie? No cóż, to nie będę tak tylko aktywować, wysyłać spulaleje i w takim wypadku Leja sobie zrobi. Trochę brakuje. Może arki rozstrzeliwać sobie. One mają Imperius, nie? Tak. Czyli co, z aimem? Właśnie zastanawiam się z aimem, czy zrobić... U mnie już dużo tak naprawdę nie ma strzelania do Lei, już raczej nie będzie miało nawet co strzelać w sumie. Bo arki już aktywowały, klony są w walce. W sumie mogę zrobić jeszcze z Inspire. Ma Inspire tak. 2, więc mogę zdjąć sobie tutaj Suppression Token, chociaż w sumie może zostać w razie, niech sobie trzyma jeszcze. Ale Leja strzeli w takim razie do arków. Mhm. Bez coveru, bo sharpshooter 2. Bez covera i weźmie sobie też dodge'a z take cover na siebie i na działko. Okej. I trzy strzały Lei. Trzy weszły. Tak, trzy. Okay. No trzy to cztery kości, bo Imperius. I mam jednego serca. Tak. Tak, bo już chyba ci są w walce, to już chyba są za daleko niż jedynka. Czyli dobra, czyli dwa serce do obrony. Jedno zamknięte, czyli tam były trzy trafienia, jeden się wybronił, czyli dwa giną i supresyw. Tak jest. Weźmiemy czerwonych i czerwoni zrobią ruch, no ewentualnie będzie pivotować. Wtedy bez supresyw. Tak, i tutaj będzie wyjście z tego kąta 90 stopni. End placement trooperzy mają normalnie cover za teren. Tak. Także tutaj z drugiej akcji strzelimy sobie przez te... Lightcom. Przez krzaczki, tak. Tutaj mam dwa supresywy na nich i jedno tego, trzy supresywy. Trzy serge, tak. Trzy serge do wykorzystania. No i na light coverze fan placement troopera. Dwie czarne, sześć białych. Ło, wow, ale no to sporo trafi. Jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz też białe trafiły. No i serge wydam. Pięć trafień, minus light cover i minus dodge. Czyli trzy. Trzy kostki i trzy rany. Mhm. No i u ciebie wystaje działko. Najpierw Rayleigh.
Nie, ale ma dwie akcje, bo ma dwa morale. Mhm. Więc za pierwszą zrobimy sobie recover, a za drugą strzelamy do tego pana na górze. Okej, okay. Na heavy coverze. Tak. I tutaj mam również dwa serge, nawet więcej, bo jest rex. Tak. Ale na wejście ma skrzynkę, więc musi zginąć. Tak, jest line of sight, no co? W reksie nic może być. Hop, hop. I tu przykręcamy na... Mhm. 5 trafień, minus 2. 2, czyli 3 weszły i 2 zapraszamy na niego. Tak. No to zaraz zobaczymy, czy nie zginie. 2 wybronione, czyli 1 wound, czyli żyje na jednym życiu. Fives. No dobra, zaktywujmy może tych. Te jedynki. Aim i bicie w tego. I próbujemy, chociaż aim, czyli bicie, czy może wyjście z walki i Rex by go dokończył. Rex ma 3 czerwone, serczywone na krytyki, a to było... No to jest większa szansa. No dobra, nie, to tutaj wyjdziemy z walki. No to faktycznie Rex ma większe szanse dokończenia. Także oni wyjście. No i co? No i teraz weźmiemy sobie właśnie Rexa. Rex z drugiej strony stołu. Rex zrobi sobie ruch. Taki też, żeby się dalej... chować przed tym. No tutaj dwójka będzie na pewno. Aim po ruchu. I strzelimy sobie w tego pana bez coveru tutaj. No Rex miałby i tak sharpshooter, więc nawet jakby został ten suppressive, to dalej byłby bez coveru. Dobra. 3 czerwone, serczowane na krytyki. No i jest serczna krytyka, czyli 3 trafienia. Jedno możesz zdodżować. Tak, no w sumie tak. Mm-hmm. Przeżył jeszcze na ostatniej. Tak, więc jeszcze przeżył. Na ostatniej grali. Aim zostaje na Rexie. No to czyli Padme będzie musiała przejść z Piercem i go wykończyć. Chyba tak. Dobra. Dwie ostatnie aktywacje. Core. I suppressive mu jeszcze dołożyć. Tak, tak, tak. Będziemy miał kawę. No ten core też już niedużo ma co robić, ale on może iść i próbować ewentualnie tą skrzynkę potem przejmować, jeśli by spadł. No to Kor sobie zrobi ruch, w kolejnej w razie czego dojdzie. I z drugiej akcji no może strzeli sobie do tego właśnie Luki Warriora. No to jest szansa, że ewentualnie go sam ściągnie, jeśli rzuci kryta. Wcale jedną czarną. Nic. I zostaje Padme. Padme rzuca za suppressiva. Zdjęła znaczenia. No i Padme robi ruch. Zaczynam. Tak, żeby mieć go w dwójce, to z 3 czarnych mógłbym. A tak to mam czerwoną i białą. W sumie nie wiem, chyba czerwona i biała tutaj jest lepsza. Bo czerwona to jest większa szansa na trafienie. W sumie nie wiem, ciężko stwierdzić, co tutaj daje większą szansę, czy 3 czarne, czy czerwona z białą. No dobra, strzelimy z 3 czarnych, bo jest więcej kości to. Jest sharpshooter 2, więc bez coveru i jest pierce, więc jeśli coś wejdzie, to zabije. I weszły 2, no czyli zabite. Nie opuścili krzynkę. Tak. No i co? I to jest koniec 5 tury, więc jeszcze wrócimy na 6, chociaż wynik już tutaj raczej będzie... czy będzie widoczny? Nie, no Rex ma 2 skrzynki, więc będzie raczej widoczny. Ale wrócimy, żeby jeszcze coś tam postrzelać. No i zaczynamy 6 turę. U mnie jest Assault. U mnie jest też troszeczkę. Somebody has to save our skills. Czyli ty rzucasz kością, bo jest korzysta. Która? No tam, czy będę ja? No i ty. Tak. I to jest Leyland Gunna i 2 jednostki, więc wszystko. Co mi pozostało. I z karty jest jaki efekt? Po aktywacji Lei mogę wybrać jedną jednostkę z zasięgu 1 i 2, która ma odkryty żeton rozkazu i ją od razu aktywować. Okej, okay, czyli tak jakby dwie aktywacje na raz. Dobrze, u mnie Assault, 3 rozkazy od Rexa, można powiedzieć. Z tym, że tutaj pójdzie oczywiście dla Fivesa, który zrobi koordynację na zielonego. I tutaj też z agresywnej wszystko tego rozkazy rozdaje. I pozostałe 2 rozkazy dostaną Pierce'owi i dostaną czerwoni. Zaraz zobaczymy, czy do czerwonych będzie zasięg. Ryczka. Chyba nie będzie. Nie będzie. Dobra, czyli dostaną drugie Arki albo Padme. W sumie z Padme wszyscy mogą skorzystać z tego.
Serge'a, więc niech będzie. Powiedzmy. Wszyscy w zasięgu 2 oczywiście. Dobra. No i zaczynasz. Tak. Spróbujemy zabrać ci jeszcze skrzynki. Zacznijmy od Lei. To po prostu przejdzie sobie tutaj dwójeczką. I do Fivesa na dachu, bez coveru, bo w Sharpshooter 2. Tak, chociaż musi podejść. Czy da radę? Nie będzie miała zasięgu. Nie będzie miała, to co? Do Rexa, co najwyżej. No to do Rexa. Rexa nie skasuje. Co nie wiem, czy mi się opłaca. Rex ma dwie skrzynki. Chociaż jakbym strzelił, a potem poprawił działkiem, to może bym skasował. To może, Rexa. No byłaby szansa. Jest jakaś szansa. Zawsze to dwie skrzynki. Mniej. No to ja sobie strzeli. O, tylko jedno trafienie. Z Pearsem. No to dostaje ranę. I zaraz potem aktywuje się działko, tak, które zrobi recover i strzeli sobie od razu do Rexa. Tak. To jest 5 czarnych i 2 białe. I tu już mamy 4 trafienia. Mhm. I tutaj na heavy coverze będzie, bo dostał supresivo. Tak. Czyli 2 jeszcze. Jedna rana weszła. Czyli to jest dwie rany łącznie na tak, dwie rany łącznie na tym i Rexie i 2 supresywy. Dobrze, to no to co u mnie tego będzie, to będzie pula. To jest Special Forces, czyli ten echo. Wrzucimy za supresywy. 2 supresywy są. Jeden ściągnięty. Tutaj blank, więc będą 2 akcje. I on... On w zasadzie mógłby zrobić ruch i tego, i w sumie, znaczy no w sumie może zrobić ruch dalej. No to może ktoś inny skorzysta, jeśli on nie skorzysta. Co on zrobi? Ruch. Dostanie aima po ruchu i strzeli w tego jednego, co został. To jest wymienięte. Tak. No i bez coveru, bo sharpshooter one. No tak. Czyli tutaj mamy 2 czerwone, critical one. 2 są, no to aim na Pearsa, więc zamknięto od razu. Okej, okay. Mogę kończyć w sumie, bo ty jeszcze sobie zgarniesz jedną skrzynkę. Tak, jeszcze sobie mogę zgarnąć jedną skrzynkę i wszystko, co mógłbym zrobić, to jeszcze ewentualnie postrzelać dalej, postrzelać do działka. Działko pewnie nawet by spadło, bo 3 mundy zostały. Leia, no nie wiadomo, mam żołnierza z Pearsem, a Leia ma 6 HP? 6. No, ze wszystkiego możemy, znaczy no możemy w sumie walnąć posty ze wszystkiego, tak już bardziej my dla zabawy. No to walnijmy, nie? Spróbujmy sobie tego. Matczynę i córkowe te sprawy wyjaśnić, także Padme zrobi quick thinking, tutaj z fire supportem. I spróbujemy jeszcze wyjaśnić córkę na koniec. Także będzie jeden aim. I Padme tutaj z 3 tam miała zasięg 2? Bo jak nie, to będzie musiała z tej gorszej broni walić. Znaczy z tej 1 na 3. No ja ma zasięg 2. No to niech będzie. 3 czarne i od klonów jedynek. To są tak, 2 czarne z jedynek, 2 czarne z piercowego i biała. Pierce 2 w takim razie będzie, bo on ma piersa i ona ma piersa. Lecimy. Mamy zmianę na trafienia, czyli tutaj 4 i Sej ma 2 kości. 5 trafień. Z Pearsem to. Wszystkie 5. Ale weszły wszystkie 5. Tak, bo jest Pierce. Także Leia zostaje na jednym. Tak. Dobra. Bierzemy sobie z puli, mamy kory. Kory zrobią aima i strzelą w działko. Na light coverze. Czyli tutaj mamy jeszcze 2 czarne i 6 białych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy 4 trafienia. Sejma 3 kości. Mamy 4 trafienia, bo light cover. I 3 działko zniszczone. I zostaje Leia na jednym, którą spróbujemy jeszcze dokończyć. Już wiadomo oczywiście, że to takie bardziej strzelanie dla zabawy. No to zobaczymy. Five spróbuje w takim razie oddać Lei, który tam jednego wunda dostał. Weźmie aima i strzeli do niej. I czy tutaj Leia będzie zakryta za tym? Będzie, więc light cover, bo sharpshooter one. Fives ma 3 czarne.
jedno trafienie, bo on nie ma Surge'a, ale ma Surge'a od Padme, no to, tak, bo to jest dwójka na pewno. No, a w sumie on ma własnego Surge'a nawet, bo on miał rozkaz. Także dwa są i Sej ma jedno, bo tutaj z Light Coveru zajdzie jedno. No to jedno. No, przeżyła. Jeszcze przeżyła. Także zostaje, to mi zostaje. No Rex w sumie jako ten, co ma znaczenie. Ale Rex może nie mieć akcji, więc zobaczymy. Trzy supresywy. Jeden ściągnięty. Czy dwójka dolej będzie? Chyba nie, bo tam mierzyliśmy. A nie, była, bo ty miałeś. Tak. No dobrze, to strzelimy. Sharpshooter one znowu, czyli bez coveru, bo ta supresywy tak. By miała tylko cover. Serczowany na krytyki. Dwa trafienia. No i teraz już leja by spadło. Tak. Czyli Rebeli, generalnie grając 6 tur, u Rebeli by wszystko spadło, jak widać. Natomiast u Republiki, no też już trochę te oddziały uszczuplone, ale tutaj najważniejszy, czyli Hewik został, Padme bez ran, Rex dostał 2 wundy. Arki poprzeżywały tylko właśnie dodatkowo wykupione Hewiki, czyli jak widzimy warto grać Arki z Hewikami. U Zielonych jeden gość, Pierce'owy został, dzięki za grę. Ja dziękuję. Dobra, to jeszcze jakieś takie małe, krótkie podsumowanie. Co mógłbyś powiedzieć o armii właśnie Republiki, o jednostkach, którymi grałeś, tauntanach, działku i tak dalej? Jakieś słabe, mocne strony? Co się spisuje, co się nie spisuje? Generalnie no, takie granie casualowe Rebelia jest bardzo fajne, ale no, niestety mam takie wrażenie, że mocno odstają jednak te frakcje, że tak powiem, chronologicznie młodsze, czyli Republika, znaczy Rebelia i Imperium troszeczkę od separatystów i Republiki. No, generalnie wystawiłem, wydaje mi się, całkiem mocno rozpiskę, bo raczej spam jednostek z dużą ilością strzałów. Po prostu liczyłem, że jednak no, duża ilość strzałów przyda się, żeby tutaj uszczuplić trochę armię klonów, ale jak widać niespecjalnie się to spisało. No, białe kostki w obronie na całej armii, więc no, generalnie wszystko jest bardzo, jak to mówię, papierowe. Więc wystarczy mieć przeciętne rzuty, a i tak rebelianci będą spadać. Zresztą no, ilość ran, jaką otrzymałem w tej bitwie, no, jest po prostu porażająca. No wszystko zaszło. Tak, więc tak. No, w armii dwa działki warriorów to są 24 rany, działko kolejne 6, więc to już jest 30 ran, a nawet nie wiem, czy ja tyle zadałem łącznie Republice, raczej nie. Nie, na pewno nie, ale tutaj dużo było, no właśnie, no dużo wybronionych było. To były raptem 3 oddziały moje. Plus każdy inny oddział no, był, że tak powiem, wystawiony na maksa, więc no, tutaj trudno coś lepszego ugryźć. No, oczywiście mogłem trochę inaczej zagrać, mogłem złapać te skrzynki, uciekać, ale no, nie wiem, czy miałoby to jakiś większy sens, bo generalnie nie bardzo było gdzie uciekać. Z drugiej strony bym uciekał, to już na pewno nic bym tutaj nie wbił i ciężko by było tą skrzynkę tutaj wydostać. Mimo tego, że posłałem po nią 2 oddziały Łuki Warriorów, no to nie udało się tutaj tej środkowej skrzynki, także... Właśnie ja myślałem, że na początku to co zrobisz, to pójdziesz z tymi Łuki Warriorami po to skrzynki klejnisz i spróbujesz nimi uciekać i ewentualnie którymś oddziałem z tyłu ją przejąć z powrotem. Myślałem, że taki właśnie będzie swój plan na początku na grę. Liczyłem, że Łuki Warriorzy trochę więcej wytrzymają, ale pierwszy oddział spadł chyba w drugiej turze, jeśli dobrze pamiętam, no, więc bardzo szybko. No i tamtany niestety też nie wytrzymały, ale no, takie były ich zadania, chociaż liczyłem, że chociaż jeden przeżyje i może uda się jeszcze zatrzymać jeden oddział na chociaż jedną turę strzelania, ale no niestety się nie udało. Jak widzimy, tamtany są w stanie dosyć dużo wytrzymać, bo mają te dodge, 4 HP na podstawkę jednak też swoje robi. Tak jak liczymy, że to właśnie dwa ruchy zrobimy, raczej to będą te dwa dodże, powiedzmy. Czy uważasz, że jakby były dwa tauntany, to lepiej by się rozpiska sprawowała? Bo tak jak u nas jest to przeświadczenie, że Bark Speedery i AT-RT najlepiej grają, gdy są po dwa, ponieważ jeden zazwyczaj spada, drugi potrafi nieco dłużej przeżyć. Także czy podobne przeświadczenie miałbyś z tauntanami, czy raczej nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, no tu i tak było bardzo dużo ran, bo byli Łuki Warriorzy, którzy skupiali leczenie sobie od strzał, były tauntany, więc te strzały jakby się troszeczkę mimo wszystko i tak rozkładały. No nie wiem, ja bardzo lubię akurat leczenie działku, to tam, jeśli dobrze pamiętam, tam koszt jest troszeczkę mniejszy niż oddział tauntanów. A to działko w sumie całkiem nieźle się dzisiaj spisało, trochę jednak trzymało na dystans. Tak, tak. Dużo strzałów działo. Tak, dużo strzałów. One chyba 6 strzałów, można powiedzieć. One chyba w każdej turze miały strzał. 7, bo 5 zwykłych plus jeszcze... No, znaczy strzał, w sensie, że strzelał w każdej turze. Tak. No to tak.
to działko mogło strzelać cytura. A tak, no nie wiem w sumie. Zresztą musiałbym wtedy skasować działko, wystawić tantany i jeszcze uciąć jednego gościa. Nie wiem, czy te dwa tantany coś więcej mogłyby tutaj zdziałać. Tak naprawdę, bo no, zginęły w jednej turze strzelania tak naprawdę. Także drugi oddział mógłby zginąć nawet w tej samej turze, gdyby też pobiegł do przodu, więc chyba nie. Będąc szczerze, w domu jak myślałem nad rozpiską, zastanawiałem się, że pewnie weźmiesz luka operativa, więc chciałem spytać, czy po prostu punktowo za drogi, czy po prostu w tej rozpisce go nie widziałeś, a chciałeś pokazać właśnie to, że to jest pierwszy odcinek, można powiedzieć pierwszy raport na kanale z nowymi, jakby nie patrzeć, nową frakcją dla kanału, bo oczywiście starszą, jeśli chodzi o wydawnictwo, czy też chciałeś właśnie pokazać większą ilość różnych jednostek, jakie posiada Rebelia? Wystawiałem coś takiego, czym gram zazwyczaj, czyli po prostu masa piechoty z jakimiś broniami wsparcia. Zastanawiałem się, czyli początkowo myślałem, żeby wystawić sobie speedera i pograć i trochę polatać trochę i podenerwować. Natomiast koniec końców doszedłem do wniosku, że no jednak będzie masa piechoty, więc większość obiektywów mimo wszystko robi piechota, więc postawiłem jednak na mocną i w miarę wytrzymałą piechotę łuki warriorów. No i do tego cztery oddziały po sześciu kolesi zwykłych rebeliantów i weteranów i fleet trooperów, ale no akurat to się nie spisało. A Luke Operative kilka razy na nim grałem, ale mam takie wrażenie, że jest troszeczkę za drogi mimo wszystko. I jeśli wystawiłem jego, to grałem już na oficerze tym bezimiennym, tak. Tylko po to, żeby właśnie przeoszczędzić punkty i wystawić więcej jednostek, bo niestety no, wystawiając Luka musiałbym się pożegnać z dwoma oddziałami Łuki Warrioru, bo to mniej więcej jest podobny koszt. Także wydaje mi się, że Luke zrobiłby chyba mniej. Masz gdzieś jedną miarkę? Bo widzę, że mam trzy. Bo czwartej nie widzę. Zobaczę. Mam 3, 4, 5, 6, 7, 8. To któraś z tych jest twoja? Nie wiem, która. Pewnie ta niezłamana. Albo ta? Pewnie tak, bo ja mam tą złamaną mam tutaj. Okej. Okay. No, czyli pewnie tak. Dobra. No, także jak widzimy, no, do Łuki Warriorów trzeba trochę postrzelać, żeby zabić, ale zazwyczaj jak już strzelacie, to coś wam będzie wchodzić. Co ze strony Republiki? No, Ark Trooperzy świetnie się spisują z dwójką Padme, zwłaszcza jeśli chcemy, powiedzmy, wydać koniecznie z dwójki Padme rozkazy obydwu Arkom, możemy zrobić dwa ruchy, to speed one move'em, dostać dwa imy, także to też jest super, bo to dostajemy przed jakby prawidłowym rozpoczęciem tury, tak to nazwijmy. Także Padme jak zwykle świetnie, dzisiaj troszeczkę właśnie z blasterem zamiast na stricte rozdawanie żetonów. Także dzisiaj ten blasterek nawet fajnie pograł, te 5 punktów gdzieś tam można wygrzebać na niego. Ark Trooperzy jak zwykle, no wspaniała jednostka, bardzo silna. Na początku zanim wyszli jej kompletnie nie doceniałem, ale teraz widzę, że jak najbardziej warto. Koniecznie z Fivesem i Echo, bo inaczej troszeczkę szybko potrafią spaść. Fives i Echo jednak zmieniają dosyć, mam wrażenie, sporo i ogólnie dla gameplayu też. Nie, snajper zdecydowanie zmieni mniej. Klony dwójki, jak zwykle w mojej ulubionej konfiguracji, nie mam jakichś zastrzeżeń, dobrze zagrały. Klony jedynki z piersowe, gdybym miał dwóch piersów, myślę, że grałbym na rozpiskach z dwoma jedynkami i dwoma piersami, bo naprawdę fajnie się spisuje ten klon, tylko ich trzeba przeoszczędzić, oni muszą wejść trochę później. Na razie Rex jako tańszy dowódca wyjdzie na unnamowy, pokombinujemy, to mi odblokuje 35 punktów, więc tak naprawdę wcale nie aż tak dużo, także też pomyślimy. No i to w zasadzie to jest tutaj wszystko z moich jednostek. A jeszcze AT-RT, tak. AT-RT no, ściągnął ogień na siebie, tak, że za dużo nie postrzelał, natomiast ogólnie bardzo fajny. Armor ściąga mnóstwo hitów, Scout 1, gdy już będzie inny dowódca niż Rex, który nie będzie tak wyciągał wszystkich oddziałów do przodu, też będzie świetny, bo będzie zawsze light cover dla nas. No i ogólnie dobrze tam strzela, serczuje, nie? Coś tam nawet wybroni, także AT-RT jak najbardziej ok. Właśnie mówię, przede wszystkim to, że przyciągnął ogromną ilość ognia, było, myślę, że też dosyć ważne. No i tutaj widzimy, no taki graliśmy scenariusz właśnie na tym, gdzie piechota się bardziej liczyła. Także mówię, jeśli ktoś jest z okolic Lublina, bądź też z samego Lublina, myśli, czy rozpocząć grę, zapraszamy tutaj tego. Grupa jest oczywiście, tak jak wspominałem na początku filmu, link do grupy będzie w opisie. I tutaj się umawiamy na tej grupie, przychodzimy tutaj, gramy.
Także Grozio ma tutaj bardzo dużo, duży wybór ogólnie właśnie jednostek, przede wszystkim dla rebelii. Jeśli właśnie zachęcamy ludzi, żeby zaczęli grać rebelią, bo jest po prostu jest największa dostępność, można powiedzieć, bo niestety nakłady są mocno ograniczone, a dla rebeliantów znajdziemy tutaj naprawdę sporo ciekawych, fajnych, dobrych jednostek, począwszy od korów, kończywszy właśnie na dowódcach, heavikach i tak dalej. Także zachęcamy nowych graczy, żeby przychodzili. I no, jeśli raport się spodoba, to prosimy o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Mile widziane jakieś komentarze. Jak zawsze bardzo miło się to czyta, odpisujemy razem z tatą na komentarze. No i mam nadzieję, że jest to nie pierwsze takie spotkanie, że jeszcze uda się jakoś umówić na nagrywanie właśnie takich walk przeciwko rebelii. Może kiedyś tata przyjedzie, to separatyści nagramy przeciwko rebelii, też będzie. Dokładnie, tylko nawet gracze rebelii już mamy, więc z tego co wiem, figurki malują, także kto wie, może coś. Także scena się rozwija. Jest naprawdę w porządku, scena się rozwija. No i w takim razie do następnego raportu. Dzięki i do usłyszenia.